chyba działa. Dobra, jesteśmy w tym zapasowym filmiku. Jesteśmy właśnie w tym zapasowym filmiku, a ja muszę trochę sobie ściszyć grę, bo mnie boli w uszy. Dziękuję. Jest to Spider-Man, którego bardzo dawno nie było na kanale. Nie wiem, kiedy ostatnio był, w zeszłym roku. Czy nie wiem, sobie nie pamiętam. Musiałbym na YouTubie zobaczyć. Ale no, dzisiaj sobie polatamy, poratujemy trochę świat. Tak, świetnie. Poratujemy trochę świat, znaczy Nowy Jork. I co? No i nie wiem, no. Coś tam będziemy robić. A ja tu widzę pierwszą okazję, czyli mamy chyba pościg policyjny, tak? Jakby ktoś nie wiedział, to nie jest ten najnowszy Spider-Man. Wiem, że bardzo ciężko zobaczyć różnicę. Wiem, że bardzo ciężko zauważyć różnicę. Jest to gra z 2015 roku, chyba. Dobra, lecimy na samochód. Trzeba będzie typków załatwić. Dobra. Typek położony. Dobra. Ratujemy. Ratujemy, ratujemy. Dobra, uratowany. Okej. Nie wiem, kto normalnie ma tablicę na samochodzie, napisane na tablicach New York, ale okej. Witnesses say Spider-Man used precision timing to stop the car without risking bystanders' lives. Okej. Jezu, ale ta gra jest głośna, ja nie mogę. Zmieńcie to, proszę. Trochę ciszej, proszę. Dziękuję. Dobra, Heroic Level 3. No to bardzo dobrze, bardzo dobrze, cieszę się. I widzę chyba kolejną... kolejną... możliwość do uratowania kogoś. Co ja robię w ogóle? Dobra, to gdzieś tu jest, tak? Przede mną. Dobra. Mogę na most? Oj. To jest tu na statku, tak? Dobra, ziomek, sam ze statku zejść nie potrafisz. Dobra, trzeba uratować tego gościa. Okej, ratujemy gościa. Nie wiem, czy nie potrafił sam z łódki zejść, czy co, ale nie wnikam. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, bo na przykład, czy nie wiem, bo nie wiem, czy da się w ogóle nie wiedzieć, bo ten film, który ja to nagrywam ogólnie, jest sobota, ale wy widzicie ten film w niedzielę, dlatego że po prostu nie dałem rady go nagrać w niedzielę, dlatego nagrywałem go dzień wcześniej i nagrywam go na zapas. Ale w poniedziałek możecie się spodziewać, że będzie normalnie film. Dobra, ziomek, nie wiem, po co ja cię odstawiałem do szpitala, jakby. Nie wiem, co się mogło na tej łódce dziać, że aż do szpitala potrzebujesz iść, że się łapiesz za głowę, ale okej. Okej, tutaj pokazuję wiadomość, że jakąś dziewczynę nieśliśmy, a tak naprawdę to ja jakiegoś faceta uratowałem, ale dobra, no nieważne, nie będę się czepiał, to jest stara gra. Znaczy 2015 rok, no to... Nie wiem. Nie, wolę się nie wypowiadać.
No ogólnie gra nie jest zła, no. Jedyną rzeczą, jaka mnie w tej grze denerwuje, to jest to, ten właśnie ten heroic level. Że nie można sobie normalnie polatać, pośmigać po mieście, tylko po prostu gra na tobie wymusza, że musisz robić te misje ratunkowe, bo jak nie, to będą was gonić tacy nie wiem, jak nazywa, to się nazywa, nie pamiętam ja nawet, jak się nazywała ta frakcja, co nas tutaj będzie gonić, jak nas zobaczy, będą na jakieś drony gonić, jak właśnie oni nas zobaczą, to zaraz nas atakują. Nie wiem, po co sprowadzili ten system. Nie, mi się to nie podoba, to strasznie tak denerwuje. Przynajmniej mnie, bo jestem chyba jedyną osobą, która jeszcze gra w tą grę. Także... Dobra, ja chcę tutaj na szczyt tego budynku sobie wejść. No i widzicie? Cały czas mi anuluje te misje i już ledwo co zrobiłem jakieś misje i miałem praktycznie na maksa ten heroic level, już mam drugi level i zaraz będę miał pierwszy. To jest straszne po prostu. A jakby ktoś pytał, to ten kostium, który mam teraz na sobie, mam zupgrade'owany na maksa. O, widzicie, level max mam. Tylko tutaj trzeba jeszcze te takie. Tego nie mam. W sumie możemy sobie to pokupować. Nie wiem, co to daje totalnie, ale zostały nam tylko dwie umiejętności do zrobienia, więc trzeba po prostu będzie porobić te wszystkie misje i wow, ten cały Nowy Jork, fajnie. Fajnie, fajnie. No, do polatania fajne, ale te misje właśnie mnie denerwują. Zresztą, nie wiem, teraz nie będę ich robił. Jak będą mnie gonić, to niech mnie gonią po prostu. Tutaj mamy gdzieś właśnie ten komiks. Mam już tych komiksów zebrane 100 na 120. Nie wiem, co mi to da, jak zbiorę wszystkie, czy jakiś nowy kostium, czy co. A właśnie, kostiumy, przypomniałem sobie. Trzeba by się udać do metra teraz. Chcę wam pokazać moją kolekcję kostiumów. Nie mam oczywiście wszystkich, tak? Mam tylko te, co się zdobywa za zrobienie wszystkich tych rosyjskich kryjówek i za fabułę. Ale tam zostały jeszcze właśnie chyba za te gazety coś jest, za te komiksy w sensie, za wykonanie wszystkich challenge'y tych takich, co się trzeba bić, walczyć z kimś tam, to takie symulacje, to za to jeszcze też jest chyba jakiś kostium. Także no wszystkiego nie mam tutaj blokowanego, ale to jest, jeśli chodzi o fabułę, to jest to wymaksowana gra. Pod kątem fabuły oczywiście, nie mówię. Dobra, wracamy na pociąg. Wam pokażę. Dobra. To ja. Oczywiście. Tutaj można powtarzać misję, ale tego nie chcemy. Tak, moja szafa wygląda tak, także... Ciocia May nie wie, że jestem Spider-Manem, więc jak wchodzi do pokoju i widzi otwartą szafę, to wcale się nie kapnie, że jestem. Ale to nieważne, może nigdy nie przychodzi do mojego pokoju. Ale dobra, no to jest ten wymaksowany, co mam. To jest, co się dostaje na początku fabuły. Ten mam na 5 poziomie. Ten kostium mi się podoba, ale no nie mam go na maksa. Tego nawet nie ruszałem nigdy. Ten mam 5 poziom. Tego w ogóle nie ruszałem, tego też nie. Tego też nie. A nie, ten ruszałem, 4 level mam. Tego też nie. Ten ruszałem, mam 4 level. Tego nie. Na tym mam 3.
Na tym mam pierwszy, czyli nie ruszałem. No i w sumie tak. Jakoś tak leci. Właśnie, możemy sobie ubrać jakiś, to może do walki z tymi frajerami, co będą nas łapać teraz. A weźmy może ten, albo nie, ten. Ten weźmiemy. Widziałem przez okno, bo nie chcę mi się drzwiami. No i wam w sumie pokażę, jak to wygląda z tymi ziomeczkami, co tam gonią, łapią. Dobra, już widzicie, że zaraz będzie koniec tego heroic levelu. Będzie ten. Zaraz się powinno wczytać. Okej, kolejny komiks. Okej, tam mamy kolejny, widzę. Ajdź. Dobra, jest. Kolejny gdzieś tu będzie zaraz, bo widzę na mapie. Gdzie jesteś? Tu. 104. Okej, tutaj mam gdzieś kolejny. Nie wiem, jeśli chcecie jakiś odcinek ze Spidermana, typowo zrobienia jakichś zadań, takich wiecie, takich do znajdziek jakichś, albo nie wiem, tych zadań, tych właśnie Combat Challenge, co są. I gdzie jestem? Tu. To też możecie pisać w komentarzach. I nie zapomnijcie wpaść na filmik informacyjny, na którym mówię, jakie są właśnie wymogi, żeby GTA 5 wróciło na kanał. Także zachęcam do zobaczenia, jeśli zależy wam na tej serii. Na tych seriach właściwie. Dobra, no ten kostium mi się podoba też nawet. Jest taki mroczny, taki zły Spider-Man trochę. I w sumie teraz będziemy takim trochę złym Spider-Manem, bo no nie ratujemy w ogóle ludzi. Dlatego ten heroic level zaraz powinien spaść. I powinni nas ci. O, widzę.